Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Po tym, co słyszeliśmy, myślę, że nie jeden jest poruszony, a jeśli są tutaj osoby, które jeszcze rzeczywiście nie spotkały się z Jezusem, jeżeli są osoby, które nie przeżyły osobistego z Nim spotkania, nie masz pewności zbawienia lub było taki czas w Twoim życiu, ale się pogubiłeś, to chciałbym, żebyśmy się dzisiaj na końcu mieli czas modlitwy, bo moje przesłanie też gdzieś zahaczy o te wątki. Przesłanie jest jak najbardziej świąteczne, bo mamy dziś święta, więc oczywiście zaczniemy od Betlejem, ale nie skończymy w Betlejem. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 2, pierwsze wersety. Gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei za rządów króla Heroda, do Jerozolimy przybyli mędrcy ze wschodu. Dowiadywali się oni, gdzie jest ten nowonarodzony król Żydów. Bo zobaczyliśmy wschód jego gwiazdy i przybyliśmy złożyć mu pokłon. Dalej nie czytam, dalej znamy, zostało to już dzisiaj też wspomniane. Reakcja była dziwna, oni się wystraszyli. Ale chcę zwrócić uwagę na początek na pytanie, które zadali mędrcy. Gdzie jest król? I to jest tytuł mojego zwiastowania. Gdzie jest król? Powtarzam za mędrcami pytanie sprzed 2000 lat. Gdzie jest król? Ale zanim znajdziemy sobie odpowiedź, poszukamy odpowiedzi na to pytanie, to zechciejmy troszeczkę popatrzeć na tą sytuację. Fakt jest taki. Rodzi się dziecko. Prawda? Maria rodzi niemowlę. To jest fakt. Wszyscy, którzy widzą, towarzyszą, oglądają, widzą, że rodzi się dziecko. Przychodzą mędrcy i pytają, gdzie jest król. Zauważcie, nie pytają, gdzie jest dziecko. Oni mieli objawione, że to jest król. To jest ciekawe. Wiecie, kiedy wiele lat temu ja pojawiłem się na świecie, do mojej mamy nikt nie przyszedł i nie zapytał, i nie powiedział, o, pastor się urodził. Prawda? Urodziło się dziecko, po prostu. Zobaczcie, oni mieli objawienie, że urodził się król. I zobaczcie, to objawienie coś spowodowało. Dlatego, że to, w jaki sposób patrzysz, tak reagujesz. I chcę zapytać, kogo dziś widzisz? Dziecko czy króla? Chcę zapytać, kogo przyjście dziś świętujesz? Dziecka czy króla? Jak powiedziałem, świadomość tego, kim on jest, będzie powodować dalsze nasze reakcje. Mędrcy, kim oni byli? Czasem myślimy trochę, może nie wiem, tak jeszcze z czasów, nie wiem, może szkółki, nie wiem jak, czy szkoły, że mędrcy to tak, przynajmniej ja tak miałem kiedyś dawno w głowie, że to tak, tacy jacyś zwykli, tam prości ludzie, może jacyś magowie, nie wiem, na granicy już tam jakiegoś czarnoksięstwa czy coś, ale to jest dalekie od prawdy. Mędrcy tak naprawdę to byli dostojnicy państwowi. To byli najważniejsi naukowcy tamtych czasów. Pewnie na astrologii się też znali. Ale oni zajmowali zaszczytne i wielkie stanowiska państwowe. Oni wywodzili się z kasty najwyższych doradców politycznych, państwowych, religijnych, przywódców imperium Medów i Persów w tamtych czasach. Więc byli to ludzie wysoce, wysoce postawieni. I zobaczcie, tej klasy ludzie, co robią? Werset 11 mówi o tym, że upadli przed nim w pokłonie. Inne przetłumaczenie dodaje na twarz. Popatrzcie, ta scena musiała być komiczna, wręcz groteskowa. Takiej klasy ludzie przyjeżdżają i przed dzieckiem się kłaniają i to w ten sposób. Dlaczego? Bo mieli objawienie. Bo widzieli w nim króla. Zobaczcie, mędrcy, kiedy przyjechali, oni wiedzieli, kim są. Oni mieli poczucie swojej godności, swojej wartości, znaczenia.
Według historyków żydowskich mędrcy prawdopodobnie odgrywali w ogóle ważną rolę w przepowiadaniu i w powoływaniu królów na królestwa. Dlatego prawdopodobnie Herod tak się bardzo zatrwożył. Ale zobaczcie, kiedy oni przyszli do Heroda, do króla, uwaga, do króla, to rozmawiali jak równy z równym. Zauważacie to? Nic nie widzimy, przynajmniej Biblia nic nie mówi o tym, żeby przed Herodem padali. Żeby przed Herodem nawet jakiś gest, nie wiem, szacunku, uniżenia jak do króla. Po prostu przyszli i rozmawiali. Żadnych darów, żadnych prezentów. Prawdopodobnie gadają z nim jak równy z równym, bo takimi się czuli. Ale kiedy przychodzą do dziecka, padają na twarz. W najwyższym hołdzie, w najwyższym szacunku. Dlaczego? No właśnie dlatego, że mają objawienie, kim on jest. Bo mają objawienie, kim jest. I dlatego powtarzam to pytanie. Kogo dziś przyjście świętujesz? Czyje przyjście dziś tak naprawdę świętujemy? Dziecka czy króla? Bo jeżeli dziecka, to zaśpiewamy mu kołysankę raz w roku i tyle. A jeżeli króla, to zachowamy się tak, jak przed królem. Jeżeli króla, to oddamy mu całą hołd, jak królowi. Jeżeli króla, to oddamy mu władzę nad swoim życiem i panowanie nad swoim życiem. Gdzie to są dwie skrajne punkty patrzenia. Prawda? Może być jakieś połowiczne. Może być połowiczne objawienie, połowiczne zrozumienie z połowicznymi reakcjami. Ale chyba nie muszę wam mówić, że Bóg nie chce żadnych połowicznych reakcji. Że Bóg nie chce połowy naszego serca, że Bóg nie chce połowy naszej służby, że Bóg nie chce połowy naszej miłości. On chce nas całych. Moi drodzy, jak Biblia rozkłada akcenty między pojawieniem się dziecka, króla, a jak to wygląda dzisiaj? Czy wystarczy się przejść po mieście? Wystarczy włączyć media, posłuchać? Nawet przejść się do kościoła, czy do kościołów. Widzimy, na co jest położony główny akcent. Ale Biblia zmienia te akcenty. Inaczej, to my pozmienialiśmy, bo Biblia jest oryginalna. Niesamowite jest to, że przecież Biblia mówi o tym wyraźnie i wprost. Nie zakrywa tego wielkiego faktu, że Jezus Chrystus, Bóg, który stworzył ten świat, pojawia się jako dziecko. I to jest prawda. I o tym jest mowa i w zapowiedziach prorockich, i w Ewangeliach, ale chyba widzimy, że nie na tym jest składiony akcent i nacisk. Jak już wcześniej powiedziałem, mędrcy widzą w nim króla. Anioł, który zwiastował Józefowi, potem pasterzom, co mówi? Narodził się Zbawiciel, Mesjasz. To będzie dla was znakiem, że znajdziecie dziecko. Symeon to samo. Mówi, że trzymając w rękach dziecko. Mówi Zbawiciel, światłość dla pogan, chwała dla swego ludu. Zobaczmy, co mówi Izajasz. To jest długi fragment, nie będę go odczytywał. 9 rozdział, który zapowiada to. Mamy tu kilkanaście wersetów, które zwiastują jego przyjście, które mówią o tym, czego on dokona. Ale w 5 wersecie jest ta krótka zmianka. Oto narodzi się dziecko. Syn został nam dany. I od razu przejście, władza spocznie na jego ramieniu. Nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy, co mówi apostoł Paweł. Tak się zastanawiałem kiedyś, przecież apostoł Paweł musiał doskonale znać wszystkie te fakty. Apostoł Paweł doskonale musiał znać historię jego narodzenia. Przecież to było dla niego tak bliskie. Dla nas to jest jakieś odległe. Dla niego to było tak bliskie. A gdzie on poświęca temu jakąś wielką uwagę? List do Filipian mówi tak. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią i aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Jeszcze jedno miejsce. Zachariasza. Prorok Zachariasz, rozdział 9, 2 wersety. Werset 9 i potem 11. Wesel się wielce, córko Syjonu.
Wołaj z radości, córko Jerozolimy, oto twój król, uwaga, twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy on i zwycięski, pokorny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebieńcu, oślicy. Akcent jest może na późniejszą jego służbę. I werset 11. Uwaga, dzięki krwi przymierza z tobą. Tu już jest wgląd w Golgotę. Uwolnię też twoich więźniów i uwolnię ich z cysterny bez wody. Tu na moment się zatrzymamy. To jest dzieło króla. Uwolnię ich i są dwa obszary. Dla mnie to mówi o dwóch kierunkach. To jest jakby pierwsze dla ludzi, którzy jeszcze nie spotkali się z Bogiem. To jest dla tych, którzy może jeszcze są w świecie. I tutaj jest przesłanie, że Jezus przyszedł, aby uwolnić ich. Uwolnić ich z grzechu, uwolnić ich ze strachu, z depresji, z panowania diabła i tak dalej. Ale tutaj drugi wątek. Uwolnię też ich z cysterny bez wody. Cóż to jest cysterna bez wody? Gdzie cysterna została stworzona po to, żeby w niej była woda. Więc jest to miejsce jakieś patologiczne. Coś tu nie gra. Tam w tym ma być woda, a jej nie ma. Czy to jest miejsce, gdzie człowiek czasem może się znaleźć. Gdzie wszystko wygląda teoretycznie dobrze, ale nie ma życia. Jest miejsce, ale nie ma tam życia. To jest dla mnie obraz kogoś, kto gdzieś utknął. Kto idzie za Bogiem, ale jest sucho. Ale jest sucho. Tam ma być woda, tam ma być życie. Ale gdzieś utknął. I nie ma wody. Nie ma życia, nie ma świeżości, nie ma Bożej obecności, nie ma radości. I Jezus mówi, przyszedłem po to, żeby cię uwolnić z tego miejsca. Słuchaj, nawet nie napełnić to miejsce wodą, ale przenieść cię w miejsce, gdzie jest życie. Do tego strumienia, o którym mówi Ezechiel. Moi drodzy, skupiliśmy się przez chwilkę na tym, kim On jest. Skupiliśmy się przez chwilkę na tym, o kim mowa. Król, kim jest. Ale główne pytanie było, gdzie jest król? Pamiętacie jeszcze? Zadałem na początku i powiedziałem, że w tym kierunku chcę iść. Gdzie jest król? A więc słuchajcie, poszukamy go. Powtarzam pytanie, gdzie jest król? Myślę, że w tym gronie chyba nikt nie ma z tym większego problemu, żeby go szukać w żłobku, w Betlejem, w stajence. Jasne, nie ma go. Nie ma go również fizycznie w sposób Izraelu. Ba, nawet go nie ma na krzyżu. To gdzie on jest? Ktoś powie w niebie? To jest prawie dobra odpowiedź. Prawie dobra odpowiedź. W zasadzie dobra. No bo jest. No bo czytamy, że zasiadł po prawicy tronu Ojca. To jest niby prawda. Tylko co ta prawda zmienia w twoim życiu? Co ten fakt zmienia w twoim życiu, że teoretycznie wiesz, że on jest tam? To jest jakiś fakt. Powiem historyczny fakt, że on tam poszedł. Ale takich faktów historycznych to mamy pełno. Co wydarzyło się 15 lipca 1410 roku? Super, ta młodzież czuje. Jasne, wiemy. Bitwa pod Grunwaldem i co z tego? Co ten fakt, że znamy tę datę, zmienia w naszym życiu? Nic, wiemy o tym. Wiecie, i to samo może być, że ten fakt, że Jezus jest w niebie, tyle samo może zmienić. Więc szukamy dalej. Słuchajcie, to, co ma wpływ, myślę, że zrozumiecie kierunek, w którym zmierzam, to jest ten jeden, że albo On będzie w moim sercu, wewnątrz mnie, albo na zewnątrz. I tylko to ma wpływ. I tylko to się liczy. Bo jeżeli jest wewnątrz, jeżeli odpowiedź na dzisiejsze świąteczne pytanie, gdzie jest król, potrafię odpowiedzieć, jest we mnie, w środku, wewnątrz, ja nim żyję, ja się nim rozkoszuję, ja się nim cieszę. To jestem w dobrym miejscu. To ma wpływ. To ma wpływ na moje życie. Jeśli go nie ma, to jest śmierć.
Mogę się śmiać, mogę chodzić, mogę wydawać się najszczęśliwszym na świecie, ale jeżeli go tam nie ma, to jest śmierć. I przyjdzie to, co mówił Tomek. Czarno, ciemno, strach, pustka, przerażenie. Moi drodzy, więc gdzie jest król? Zacytuję znane słowo z objawienia Jana, 3:20. Cytowałem go chyba tydzień temu. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię, będę wieczerzał i tak dalej. Ale dzisiaj pytam, gdzie w tym obrazie jest król? Na zewnątrz. Na zewnątrz. I to jest smutne. Słuchajcie, choć to jest pisane do Kościoła, nie odbierajcie tego, że ja mówię do Kościoła. Ja mówię do indywidualnych osób. Do indywidualnych osób, nie do Kościoła. Tak jak mówiłem poprzednio, bo Kościół jest święty, oblubienica jest przygotowywana i nie możemy mówić uogólniając, ale mówię do poszczególnych osób. Nie wiem, może jednej, może 10, może 100, nie wiem. Ale w tym obrazie, którym mówił Jezus do Jana, on pukał, on był na zewnątrz. A ja dzisiaj chcę przejść do pewnego psalmu. To będzie główne miejsce, z którego chcę przeczytać. To jest psalm 24. Podnieście bramy swoje szczyty. Stańcie otworem, odwieczne podwoje. Niech wkroczy król chwały. Kto jest tym królem chwały? Jahwe, mocny i potężny. Pan dzielny w walce. Podnieście bramy swoje szczyty. Stańcie otworem, odwieczne podwoje. Niech wkroczy król chwały. Kto jest tym królem chwały? Pan zastępów. On jest królem chwały. Zanim wejdziemy głębiej w ten obraz, to od razu chcę zaznaczyć, że jest mowa o nas. Może czytając to masz już obraz. Przynajmniej ja tak mam, kiedy czytam taki obraz, moja wyobraźnia mi już podpowiada to miasto, te mury, tą fosę, ten zwodzony most. Ja to widzę. Ale tak naprawdę chyba rozumiemy, że psalmiście nie chodziło o to, żeby miasto opisywać, tylko przez ten obraz nasze serce. I czytamy tutaj, gdzie jest król. Słucham wasze podpowiedzi. Gdzie jest król? Halo, gdzie jest król? Na zewnątrz. Znów, król jest na zewnątrz. Król chce wejść. Król chce wejść. Jest on opisany jako król chwały. Wiecie, gdyby Dawid, bo to jest jego psalm, chciał opisywać, kim jest ten król, to by był dłuższy psalm niż 119. Nie wiem, może by trzeba było 500 wersetów, żeby opisać, kim jest ten król. Ale wiecie, on był Żydem. Pisał do Żydów. I Żyd, jak usłyszał jedno słowo, to wystarczyło za 500 wersetów. Jahwe. To wystarczyło. My tego tak nie odbieramy. My tego tak nie rozumiemy. Do nas tak to nie przemawia. Ale jeżeli Żyd usłyszał Jahwe, to wiedział wszystko. To wiedział wszystko. Nie musiał mieć żadnych opisów dalszego tłumaczenia. Choć tutaj skrawek psalmista Dawid mówi, potężny i mocny. Potem mówi, Pan zastępów. On jest królem. Ale chcę podkreślić, królem chwały. Słuchajcie, wyobraźcie sobie teraz przez chwilkę to miasto, o którym jest tu napisane. Nie wiem, jak wam pomoże zamknąć oczy, tylko nie zaśnijcie. To zamknijcie. I wyobraźcie sobie to miasto, te mury tego miasta. Tą fosę, tą bramę, która prowadzi do miasta przez zwodzony most. I król jest na zewnątrz. Król chwały. Król chwały. Wyobrażacie się, co będzie, jak on wejdzie? Wyobrażacie sobie, jaka radość będzie, jak król chwały tam wejdzie? Tam będzie chwała. Słuchajcie, jak mówiłem przed chwilą, to byli Izraelici. Oni umieli się cieszyć. To jest to, co było w ostatniej pieśni zaśpiewanej. Ten radość, ten entuzjazm. Myślę, że jak wchodzi król chwały tam fizycznie do takiego miasta, to są tańce, to jest śpiew, to jest muzyka, to są tamburyny, to są bębenki, wszystko co możliwe. Wielki hałas, wielki zgiełk, ale radosny zgiełk, bo wszedł król chwały. I wtedy mieszkańcy oddają mu też władzę, oddają mu
mu rządy nad tym miastem i czują się bezpiecznie, bo jest król, król chwały z nimi. Moi drodzy, ale w tym obrazie, który narysowałem, ta brama jest zamknięta. I tu jest problem. Słuchajcie, tu jest problem. Ta brama jest zamknięta. Oto król chwały chce wejść, ale jest brama zamknięta. Taka potężna, żelazna, metalowa krata jest spuszczona w dół. A tutaj czytamy to w warszawskim przekładzie, jest prastare bramy. Czyli bramy stare, takie zastałe, dawno nieotwierane. Ten mechanizm cały zardzewiał, bo może król chwały dawno tamtędy nie przechodził. A gdzie ten mechanizm jest? Od wewnątrz. Słuchajcie, mechanizm do otwarcia tej bramy jest od wewnątrz. To ludzie od środka mogli go użyć bądź nie. Słuchajcie, gdyby król chwały chciał wejść na siłę, czym problem? Pamiętacie, jak Jerycho się nie obroniło? Jedno tchnienie i murów nie ma. Jedno tchnienie i nie ma bramy. Ale Jezus tego nie robi, bo On tylko czeka na zaproszenie. On czeka, żebyś otworzył od wewnątrz ten mechanizm. Może będzie zgrzytać, bo to już jest prastare. Ale On czeka, żeby to otworzyć. Inne tłumaczenie mówi, że podnieście bramy książęta na ich straży. Czyli tu jest apel do ludzi. Ty i ja, podnieśmy je. Kochani, król chce wejść. I to jest słowo na dziś. Król chce wejść. Usuńmy przeszkody. Podnieśmy bramy. I znowu tym obrazem z Zachariasza chciałbym na dwa akcenty położyć nacisk. Czyli na to, jak mogą otworzyć bramy ludzie, którzy może otwierają ich po raz pierwszy, może po raz kolejny, bo zakładam, że mogli się pogubić. Jak otwierać mają bramy ci, którzy są, nie wiem jak to nazwać, wierzący, blisko Niego, cieszą się Jego obecnością. Ten drugi aspekt, praktycznie nie będę wiele mówił o tym. Dlatego, bo mówiłem w zeszłym tygodniu. Mówiłem to poselstwo zatytułowane Nie bój się ognia. I tam praktycznie mówiłem o tym, że są pewne przeszkody, które należy usunąć. Pamiętacie tych kilka obrazów, które są naprawdę spójne. Ten obraz dzisiejszym, to miasto, gdzie król chwały chce wejść. A te obrazy, które poprzednio poruszałem. Czyli mówiłem o płonącej górze, płonącej Bożą obecnością, o tej rzece, która spod tronu Bożego wypływała z proroctwa Ezechiela. Mówiłem o pannach, które miały kupować olej. To wszystko spójne jest. Mówi nam o tym, czy jesteśmy zainteresowani Bożą obecnością, czy nie. Czy jesteśmy zainteresowani tym, aby naprawdę spędzać czas z Jezusem, czy nie. Więc nie chcę się powtarzać zbyt wiele. O tych bramach, nie nazywając ich bramami, mówiłem poprzednio. O tym, że możemy jako ludzie wierzący udawać, że nie słyszymy głosu Ducha Świętego, który puka do naszego serca. Albo rzeczywiście go możemy nie słyszeć, jak jesteśmy tak strasznie zalatani, zabiegani we wszystkim. Rzeczywiście go nawet możemy nie słyszeć. Albo udawać, że nie słyszymy. Możemy się bać tego, że Duch Święty, nie wiem, nas wypchnie do jakiejś roboty, której się nam nie chce. Co jest głupie, bo powiedziałem ostatnio, że największą radością i szczęściem to jest być w centrum Jego woli. Inną rzeczą jest brak głodu. Inną rzeczą, którą jest brama do podniesienia, to jest niechęć do zapłacenia ceny. Ceny rezygnacji z czegoś, ceny naszego czasu. I w końcu ostatnią rzeczą, o której wspomniałem, to jest ten błąd zrozumienia naszej świętości. W tym znaczeniu, że niektórzy myślą, że żeby cieszyć się Bogiem, to trzeba być doskonale świętym. Ale do tego wątku dzisiaj wrócę. Więc moi drodzy, to było mówione ostatnio. Nie będę tego analizował, ale to są bramy, które trzeba podnieść. Każdy z nas musi te bramy podnosić. Chcę się skupić na wątku drugim. Zwłaszcza, że słyszeliśmy to widzenie, czy sen, czy jak to nazwać. Dlatego chcę się skupić na wątku drugim. Dlatego jeśli
jeszcze, drogi przyjacielu, który jesteś tutaj, może słyszysz lub będziesz słuchał przez internet, jeśli jesteś w tym miejscu, że jeszcze nie spotkałeś Jezusa, żywego Jezusa na swojej drodze, jeśli dziś nie masz pewności zbawienia, albo może, jak syn marnotrawny, miałeś, ale się pogubiłeś. Miałeś, ale coś się wydarzyło, że dziś, gdyby ci trzeba było odejść, to nie wiesz do końca gdzie. Jezus przychodzi i chce wejść. Jezus przychodzi i chce zapukać do twojego serca, do twojego życia. I mam pytanie, czemu go nie puszczasz? Jaka brama zamyka wejście? Tych bram może być multum. Pozwólcie, że wymienię kilka, które tak gdzieś modląc się, rozmyślając, przyszły mi na myśl. Więc kilka przykładowych mogę wymienić. Być może masz zły obraz Boga. Może wydaje ci się, że Bóg jest tym, który tylko każe. Być może wydaje ci się, że Bóg to jest taki, nie wiem, ktoś, z kim specjalnie w ogóle nie chcesz mieć relacji. Cóż ci może dać? Ten zły obraz Boga, który ci oczywiście podsuwa szatan, to jest brama, którą trzeba podnieść. Prastara brama, którą trzeba podnieść, odrzucić tą myśl, aby Król Chwały mógł wejść. Być może masz zły obraz Boga dlatego, że patrzysz na Boga przez pryzmat innych ludzi. I to jest bardzo przykre. Dlatego, że tak czasem w życiu bywa, że ktoś patrzy na Boga poprzez pryzmat ludzi, których zna, którzy są chrześcijaninami, którzy mówią, że są chrześcijaninami, tyle że ich życie zupełnie tego nie potwierdza. I czasem tak bywa, że tacy ludzie mówią, jak tak wygląda życie z Bogiem, to ja go nie chcę. I tutaj apel do obu. Jeżeli jesteś taką przeszkodą, jeżeli jesteś chrześcijaninem i mówisz o tym, a twoje życie temu zaprzecza, to pamiętaj się. Bo sam zginiesz i innym drogę blokujesz. Ale bardziej mówię do tych, którzy by chcieli wejść. Słuchaj, w przyszłości, kiedy Bóg przyjdzie, nie będzie to argument. To nie będzie argument. Bóg zapyta ciebie, co z tym zrobiłeś. Bóg zapyta ciebie i nie będzie słuchał argumentów, że twoi rodzice, że twoje dzieci, że znajomi i tak dalej. To nie będzie w ogóle brane pod uwagę. A może inną bramą w twoim życiu jest to, że przecież chodzisz do zboru. Może rodzice wierzący. Jakkolwiek, może wszyscy w zborze myślą, że przecież ty jesteś wierzący. No a jak tu? A ty wiesz, że w środku jest pustka i ciemność. I wstyd się przyznać. Kolejne oszustwo diabła. A może jeszcze jedna brama. Tych bram będzie wiele, 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 ale na nie zakończę. Może wiesz o Bogu wszystko. Może tak wiele wiesz, że mógłbyś nauczać. I ta wiedza jest problemem. Bo wiedza nie przechodzi z głowy do serca. Tyle wiesz, masz tyle argumentów. Masz tyle argumentów, kiedy z kimś rozmawiasz. Tyle argumentów, żeby coś kontrować, żeby coś rozmawiać. Ale kiedy przyjdzie Król jako sędzia, kiedy przyjdzie ten moment, o którym mówił Tomek, to znowu powiem tak, takim biblijnym słowem, oniemiejesz. Wiesz, skąd to jest, to biblijne słowo? To jest z przypowieści o weselnej szacie. Tam był taki człowiek, który prawdopodobnie miał dużo argumentów, który prawdopodobnie był takim mądralą. I wszedł, nie wiadomo jak, bez weselnej szaty na ucztę. Ale kiedy wszedł Król, jest napisane, on oniemiał. Skończyły się argumenty. Więc bądź pewny, że Bóg nie będzie słuchał argumentów, bo nawet nie będziesz ich w stanie przekazać. Te rzeczy, moi drodzy, które tutaj wymieniłem, to są pierwsze z brzegu jakieś rzeczy, które mogą blokować ciebie do przyjścia do Boga lub powrotu do Boga. To są te prastare bramy. Być może prastare.
Być może zardzewiałe. Być może Bóg puka do twojego serca już wiele lat. A ty ciągle udajesz, że go nie słyszysz, albo masz ważniejsze sprawy na głowie. Więc chciałbym dzisiaj do ciebie zaapelować. Niech ten dzisiejszy dzień będzie dniem przełomu. Niech ten dzisiejszy dzień będzie dniem, odkąd nie będziesz się musiał bać, kiedy będziesz się nad tym zastanawiał. Co masz więc zrobić? Po pierwsze, podnieś bramy, czyli odrzuć wszystkie te rzeczy, odrzuć wszystkie te myśli, które cię blokują i po prostu przyjdź. I po prostu przyjdź do Jezusa. I przyjdź i wyznaj Mu swoje życie, swój bałagan w życiu, swoje oszustwo, swoją sytuację, swoją ucieczkę sprzed Jego oblicza. Można to nazwać jednym słowem, pokutuj. I pozwólcie, że na to słowo muszę zwrócić uwagę. Dlatego, że to słowo pokutuj jest czasem źle rozumiane. Jest czasem źle rozumiane, więc chciałbym dzisiaj go troszkę wyjaśnić biblijnie. Dlatego biblijnie, bo użyję biblijnego przykładu. Myślę, że to jest przykład klasyczny, wielokrotnie używany czasem na ewangelizacjach. Domyślacie się jaki? Obraz syna marnotrawnego, a tak naprawdę dwóch synów marnotrawnych i obraz miłującego ojca. I tam jest pięknie pokazany obraz, czym jest pokuta. I do tego cię dziś zachęcam, kimkolwiek jesteś. Moi drodzy, już tak na pierwszy rzut oka, myślę, że znacie tą historię, nie będę jej odczytywał. Ona jest zapisana w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza, jeżeli ktoś sobie chce poczytać, odświeżyć. Ale znając ją, dwa słowa powiem. Oto w domu ojca mieszkają dwaj bracia. Młodszy z nich w pewnym momencie zażądał połowy majątku, swoją część. Odjechał do dalekiego kraju, jak mówi Biblia. Żył życiem złym, chciałem powiedzieć plugawym. I chyba bym się nie pomylił. Z prostytutkami, w grzechu, w nałogach, roztrwonił wszystko. W końcu, kiedy przyszedł głód na to miejsce, on po prostu ginął. Zniżył się do tego, że pasł świnie i tak był głodny. I wtedy przypomniał sobie o ojcu. Wrócił. Ojciec go przyjął i pamiętacie, była wielka uczta. Na cześć jego powrotu. Na cześć jego powrotu była wielka uczta, ale tam był drugi syn. Pamiętacie tego drugiego? Który nie umiał się z tym pogodzić? Który nie umiał tego zaakceptować i stał na zewnątrz? Moje pytanie jest, kto otworzył bramy z tych dwóch? W czyim życiu był król chwały? Zauważcie, w jednym z nich, nie w obu. Ten, który wrócił, przeżywał radość jego obecności. Ten, który wrócił, otworzył drzwi i król chwały wszedł. Ten drugi stał niby w domu ojca, ale powiem, w cysternie bez wody. Wejdźmy trochę w szczegóły. Pokuta, opamiętanie, nawrócenie się, jakkolwiek to nazwać, na przykładzie tego syna marnotrawnego. Po pierwsze, od czego rozpoczął? Rozpoczął od świadomości swojego stanu. Słuchajcie, bez tego nikt się nie może zmienić. On nagle reflektuje się, gdzie ja jestem? Gdzie ja wylądowałem? Jak ja żyję? Jak to wygląda? I to jest rzecz, o której każdy musi rozpocząć. Zastanowić się, gdzie ja jestem tak naprawdę. I wcale to nie musi być takie ostateczne miejsce wśród świń. Możesz mieć najlepszy garnitur. Możesz mieć świetną pracę i dobry samochód. Ale wewnętrzne życie to są te świnie. Chociaż na zewnątrz tego nie widać. Więc każdy musi sobie zdać sprawę najpierw z tego, gdzie jest. Drugą rzeczą było po prostu pragnienie zmiany. Ja nie chcę tak żyć. Ja nie chcę zginąć. Ja nie chcę umrzeć, ja chcę tego życia, które miałem u ojca, w domu ojca. To jest drugi krok. A trzecim krokiem jest decyzja, wracam. Prawda? Decyzja, wracam. I tutaj uwaga, bo niektórzy tą decyzję podejmują już 10 lat. Wracam. I ciągle nie wracają. Decyzję podejmują, co nabożeństwo, co jakiś czas, wracam. Ale siedzą na miejscu.
Ale on wstał i poszedł. Decyzja, która powoduje kroki, dopiero przyniesie prawdziwą zmianę. I zauważcie, z jaką mentalnością ten syn wraca. Tu jest ważna rzecz. To jest rzecz, którą musimy zrozumieć. Czym jest pokuta, patrząc na jego mentalność i na reakcję ojca. Ten syn idzie z taką własną teologią, z własną mentalnością, że co? Że nie jest godzien. Że teraz będzie prosił ojca, żeby był tylko jego, nie wiem, najemnikiem, sługą, niewolnikiem, kimkolwiek. Prawda? On wraca z tą teologią, nie jestem godzien, by być synem. Tak mówi, tak czytamy w Bożym Słowie. Uczyń mnie jednym ze swoich sług, najemników. Tak mówiąc bardziej prosto, to jest tak, ojcze, na salony ja się nie nadaję. Na salony nie wejdę. Ale gdyby tak do piwnicy, gdzieś tam do jakiejś komórki i tam będę jeszcze płakał i tam będę pokutował i tam będę przeżywał swój żal i tam będę próbował się poprawić. Z taką mentalnością wraca. Tak sobie w głowie to układa, że tak powie. On tak myślał, że tak ma być. Według niego, według tej jego teologii, jak długo taka pokuta by miała trwać? Miesiące? Może potem by awansował z tej piwnicy trochę bliżej, potem jeszcze trochę bliżej, w końcu gdzieś do przedsionków. Może w końcu po latach by go ojciec przyjął, bo tyle narozrabiał. A ile pokuta trwała w realu? Tyle, co droga do domu. Nawet mniej, bo ojciec wybiegł. Ojciec skraca drogę pokuty. Ojciec wybiega i następuje spotkanie. I następuje niesamowite spotkanie, pełne miłości. Ojciec nie zwraca uwagi na to, że on jest brudny, że on jest śmierdzący, że on wszystko roztrwonił, że tak naprawdę no, straszne. Nie. On go przytula, on go całuje i teraz niezwykle ważna rzecz. On zaczyna mówić. Ten syn zaczyna mówić. I w pewnym momencie mu ojciec przerywa. I chciałbym zwrócić na to uwagę, bo to jest niezwykle ważne. Ojciec pozwala mu powiedzieć te zdanie. Zgrzeszyłem, nie jestem godzien. Mówiąc inaczej, Boże, zgrzeszyłem, jestem świadom swojego grzechu. Przychodzę, wyznaję to, przepraszam. Jestem świadom tego, kim jestem. Jest mi wstyd, jest mi przykro. I to jest to, co ojciec chce usłyszeć. On zna serce. I nagle w tym momencie ojciec jakby mówi, dość, koniec pokuty, stop, pokuta zakończona. A teraz będzie radość. Słuchajcie, to jest niesamowite, ojciec w ogóle nie wchodzi na poziom jego teologii. Ojciec w ogóle z nim nie dyskutuje, nie próbuje mu mówić, słuchaj synu, ty nie musisz iść do tej piwnicy, ty nie musisz być tylko sługą, nie musisz mieć okresu jakiegoś przejściowego. W ogóle ojciec z nim tak nie rozmawia. Co ojciec robi? Dajcie mu szatę. Dajcie mu pierścień. Dajcie mu sandały. Atrybuty synostwa. To jest niesamowite. Wiecie, to aż się kłóci z jakąś, nie wiem, elementarną sprawiedliwością. Taką ludzką. Taką ludzką, prawda? Słuchajcie, co to znaczy pierścień? On od tego momentu, od tej chwili spotkania, kiedy nałożono pierścień na jego rękę, on znowu mógł podpisywać, zawierać wszystkie finansowe kontrakty. Ten, który wszystko roztrwonił. Prawda? On od tej chwili mógł zarządzać domem, bo miał pierścień, symbol władzy w tym domu. Jego musiała słuchać służba i domownicy. On mógł reprezentować ten dom na zewnątrz. Słuchajcie, to jest niewiarygodne. On był hańbą tego domu. Do niedawna. Jeszcze chwilę temu był wśród świń. I w jednej chwili, kiedy przyszedł, kiedy powiedział, ojcze, żałuję, ojcze, zgrzeszyłem, ojcze, przebacz, w jednym momencie wszystko się zmienia. Ojciec nie zgadza się na to, żeby miał być jakiś okres przejściowy. Słuchajcie, przecież to jest niezwykłe.
Ten syn pewnie miał swój umysł totalnie nieprzemieniony. Bo kiedy go zdążył przemienić? Prawdopodobnie on, nie wiem jak długo, ale choćby nawet kilka lat, był w takim środowisku, pijaków, prostytutek i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, co się musiało dziać z jego umysłem? Jak jego umysł był tym wszystkim zaśmiecony? Ale to nie miało żadnego wpływu. Jezus, który obrazuje tutaj nam tego Ojca, czy Bóg, on wie jedno, że przemiana umysłu nastąpi, ale w Jego obecności. Kiedy sobie usiądą, naprzeciw siebie w pokoju z kominkiem, kiedy będą sobie rozmawiać, wtedy będzie następować szybka przemiana umysłu w Jego obecności. I tak to, moi drodzy, działa, że nasze życie, wspominałem o tym ostatnio, kiedy jesteśmy właśnie w Bożej obecności, to dopiero wtedy doznajemy przemiany. Im bliżej jesteśmy źródła światła, tym co chwilka zobaczymy, o, że ja tego wcześniej nie widziałem. Duch Święty nam pokaże, a jeszcze z tym musi się rozprawić. A jeszcze to musi zmienić i to robimy. I od tego momentu jest radość. Słuchajcie, jest radość. Niesamowita radość. Starszy syn, o którym za chwilę wraca z pola i słyszy. Wraca z zewnątrz, z pracy i słyszy. Z daleka było słychać tą radość tego domu. Prawda? Muzyka grała, tańce. To była radość. Radość ze zbawienia. Radość z powrotu syna. On był w oczach Ojca święty. Słuchajcie, co on zrobił, żeby być święty? Ktoś mi może powiedzieć, co ten syn zrobił, żeby być święty? Nie zdążył nic zrobić. Jedno zrobił. Przyjął szatę. Przyjął szatę od Ojca. I to spowodowało, że był święty. To samo my, moi drodzy. Jeśli przyjdziesz w prawdziwej pokucie, w tym znaczeniu, o którym ja dziś mówię, czyli przychodzisz do Niego ze swoim zepsutym życiem, ze swoim życiem, które może roztrwoniłeś. Czy to jest, nie wiem, rzeczywiście ciężkie, czy może żyjesz bardzo pozytywnie, ale bez Ojca na jedno to wychodzi. Jeżeli przyjdziesz i powiesz Mu, żałuję, przepraszam, wybacz. Jeżeli to będzie szczere, to w tym momencie, jak kliknięcie ręki, wszystko Ci Ojciec oddaje. Jesteś Jego synem. Jesteś święty w Jego oczach tylko dlatego, że krew Jezusa obmyła Cię. I Ojciec, patrząc na Twoje życie, widzi krew Jezusa. I dlatego jesteś święty. A jeśli w kolejnych dniach wydarzy się coś, a jeśli w kolejnych dniach upadniesz, to znowu to samo. Czyli pierwszy list Jana, końcówka pierwszego i początek drugiego rozdziału o tym mówią, że mamy po prostu przyjść, wyznać swój grzech i wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuszcza nam. Znów nam przebacza. Słuchajcie, ja sobie to nazwałem tak. Jeżeli ktoś traci koncentrację już, to teraz ją złap, bo będzie prosto. Pokuta, od jakiej litery się rozpoczyna? P, prawda? Więc chcę powiedzieć, pokuta to jest 4 razy P. Liczymy. Przyjdź. Przeproś. Przyjmij. I przeżywaj radość. O. O. Zabrakło mi tego słowa. Bo zamiast P byłoby R. A chciałem, żeby było 4 razy P. Powtórzymy. Pokuta. 4 razy P. Przyjdź. Przeproś, przyjmij i przeżywaj radość. To jest pokuta. Moi drodzy, i to jest tak piękne, i to jest tak proste. I do tego Cię zachęcam. Jeśli jesteś tą osobą, o której może tu mówił Tomek, to dziś za chwilkę, kiedy będziemy już za kilka minut wstawać do modlitwy, to będzie ten czas, że możesz tą decyzję podjąć. I nie uciekaj od tego, bo nigdy nie wiesz, ile razy Bóg będzie pukał jeszcze do twojego serca. Ale no niestety, muszę jeszcze wspomnieć o tym synu starszym, bo on się pojawia na scenie.
Mówię niestety, bo on tutaj jest taką rzeczą, która troszkę nam psuje obraz. Bo to do tej pory było tak piękne, tak czyste, tak niesamowite. A ten starszy syn troszkę nam ten obraz tutaj psuje, ale on tutaj jest i musimy o nim wspomnieć. Zwłaszcza, że ten starszy syn symbolizuje właśnie tych, którzy są w domu Ojca. Tych, którzy wiernie służą w domu Ojca. Czyli Kościół, czyli nas. Którzy wiernie służą w domu Ojca. Czytamy, jak ten syn mówi, tyle lat ci służę. Nie przestąpiłem twojego przykazania. Ojciec nie zaprzecza, więc to jest prawda. Tylko problem jest z tym synem troszkę. Moi drodzy, on ma tą samą teologię, co jego młodszy brat. Zauważcie, ten młodszy brat miał tą teologię, że musi się poprawić, że nie jest godny, żeby być synem, że będzie tylko jakimś tam sługą, że musi upłynąć jakiś tam czas, żeby może awansować. I tą samą teologię ma ten starszy syn. Różnica polega na tym, że ta teologia, czy argumenty, czy jak to nazwać, to jest ta brama, którą trzeba podnieść. I ten młodszy syn to zrobił. Ten młodszy syn szybko podniósł tą bramę i król chwały wszedł. Niestety ten starszy syn tej bramy nie podniósł i został wyautowany. To jest smutne. On nadal był w domu ojca, ale w miejscu jak cysterna bez wody. Bez radości. Bez przeżywania radości. Moi drodzy, przecież ten starszy syn był synem. Miał te same atrybuty synostwa. Czy ktoś mu zabrał pierścień? On go miał. Czy ktoś mu zabrał szatę? Nie, on to wszystko miał, tylko tego nie używał. Ojciec później w narracji z nim mówi, synu, przecież ty to wszystko masz. Przecież ty to wszystko masz. Należało się cieszyć, należało się radować, należy to używać. On tego nie używał. On miał inną mentalność. Myślał, że właśnie swoją pracą, swoją wierną pracą zasłuży sobie na wdzięczność, na zauważenie, na swoim pojęciu jakąś świętość. I nie mógł zrozumieć tej teologii, przepraszam, nie mógł zrozumieć tego, co się wydarzyło. On się obruszył tym, jak to? Wiecie, to tak po ludzku jest takie trochę aż niesprawiedliwe. No jak to? Przecież on wszystko zniszczył, wszystko rozwalił i ma na powrót wszystko, jakby nigdy się nic nie stało. Tylko, że co? Różnica polega na tym, że to młodszy syn jest w miejscu radości. Że to młodszy syn jest w miejscu, mówiąc tym obrazem, na imprezie. Gdzie jest radość, gdzie jest szczęście, gdzie jest ojciec. Słuchajcie, ten ojciec wyszedł, żeby porozmawiać ze synem. Skąd? Z tej uczty. Rozumiemy to? Gdzie jest ojciec? Gdzie jest król? Na uczcie, tam. Tam, gdzie jest radość. Żeby porozmawiać z tym starszym synem, on wyszedł stamtąd na chwilę. Więc on tam jest. Zrozummy to, że ta Boża obecność była w miejscu tego ucztowania, tej radości. Dlatego, że ten syn się odnalazł. Pokuta, 4P. Oni są w tym 4P. Przyjmują radość, radują się. A ten starszy syn nie podnosi bramy. Nie podnosi bramy swojej własnej teologii, swojej własnej argumentacji. On uważa, że to ma wyglądać inaczej. Kościele, obyśmy nigdy nie byli w tym miejscu. Obyśmy nigdy nie byli w miejscu starszego syna. Że z powodu tego, że nam nie pasuje coś, nie wejdziemy do miejsca chwały. Że nam coś nie pasuje w tym wszystkim i nie wejdziemy tam, gdzie jest Boża obecność. To jest smutne. To zakończenie tej historii tych dwóch synów. Tak bym chciał, żeby się zakończyło inaczej. Że ten starszy syn też podnosi bramę i tam wchodzi. Ale dzisiaj to jest możliwe dla każdego. Moi drodzy, kończąc, chcę zapytać, gdzie jest król? Jeszcze raz chcę zapytać, gdzie jest król? Czy na pewno tu? Czy na pewno na tronie twojego serca? I mówię tutaj i do ludzi zbawionych i niezbawionych. Gdzie jest król? Albo inaczej, gdzie ty jesteś?
Czy jesteś w miejscu, tam mówiąc obrazem z Ewangelii Łukasza 15 rozdziału, czy jesteś w miejscu tego świętowania? Czy jesteś w miejscu tej radości? Czy jesteś w miejscu, gdzie On jest? Czy się może obraziłeś i stoisz na zewnątrz? Albo inaczej, gdzie jesteś? Może daleko jeszcze? Może jeszcze gdzieś tam przy świniach? Może już decyzję powoli podejmujesz? Może zaczynasz wracać? Jeśli wahasz się, to powiem ci, wstań. Nie tylko powiedz, że to chcę zrobić, ale wstań. Ja poproszę, kochani, wstańmy wszyscy. Poproszę tutaj grupę uwielbienia. I tak jak powiedziałem na początku, chcę dać tą szansę. Ja wiem, że takie wezwania nie powodują tłumów, ale mi na tłumach nie zależy. Kochani, ja nie mówię to po to, żeby nie wiem, czuć się dobrze, że ktoś wyjdzie czy nie wyjdzie. To zupełnie nie jest to. Ja chcę dać szansę. Po prostu dać szansę. Jeżeli do ciebie było dzisiaj to poselstwo, jeżeli wiesz, że masz podnieść bramę, to dzisiaj to zrób. Bo dzisiaj Jezus puka. Dzisiaj Jezus jest może wobec twojego życia na zewnątrz. Być może Jezus jest dzisiaj tak blisko. Stoi przed murami twojego miasta, twojego serca i woła: otwórz te bramy. Ja tam chcę wejść. Jakkolwiek, czy jesteś synem marnotrawnym, który był kiedyś w domu ojca, pogubił się, poszedł w złą stronę, to jest przesłanie dla ciebie. Dzisiaj wykorzystaj ten świąteczny poranek. I jak będziesz wychodził z tego miejsca, obyś mógł powiedzieć: On jest tutaj. Król jest tutaj. Król jest na nowo na tronie mojego serca. A może tego nigdy jeszcze nie zrobiłeś, to zrób w tej chwili. A może jesteś jak ten starszy syn, który nie umie się cieszyć, który nie rozumie, co to jest 4P. Podnieś bramy. Podnieś bramy i wejdź w miejsce radości, tam, gdzie jest król. Tak sformułowałem to wezwanie. I życzę tobie, abyś podjął właściwą decyzję. Śpiewajmy tą pieśń. I niech ci da Bóg odwagi, kimkolwiek jesteś. To jest czas przełomu. Myślę, że to świadectwo Tomka na początku powinno wzmocnić te słowa. Bo wiedz, że tam jest ciemność. W miejscu, gdzie może jesteś, może jest straszna ciemność i strach. Niech Bóg błogosławi decyzję.